tym roku szkolnym rekordowa liczba 11 klas zakończy swoją edukację w szkole podstawowej nr 4. W miejsce ósmoklasistów od września do czwórki trafi 5 nowych oddziałów, a łącznie będzie ich 21. Szkoła ta zmieni się z jednostki z największą liczbą najstarszych klas w placówkę z największą liczbą młodszych uczniów w naszym mieście. W 2017 roku rząd przeprowadził reformę oświaty, poprzez którą gimnazja przekształcono w szkoły podstawowe i przywrócono 4-letnie nauczanie w liceach ogólnokształcących. Wówczas samorządy stanęły przed trudnym zadaniem zrównoważenia skutków reformy. Były nawet obawy, że niektóre gimnazja będą musiały być zlikwidowane. Władze Tczewa, żeby utrzymać równowagę w liczbie oddziałów we wszystkich placówkach, część dzieci z rocznika 2006, wówczas były to 6 klasy, odgórnie skierowały do byłych gimnazjów. Nie mogły one pozostać w swojej szkole podstawowej. Wówczas padały pytania, co będzie, gdy dzieci z tego rocznika opuszczą byłe gimnazja. Do szkoły podstawowej nr 4 trafiło najwięcej klas z innych szkół. W tym roku szkolnym rekordowa liczba 11 klas w jednym roczniku opuści czwórkę. W przyszłym roku szkolnym w tej placówce nie będzie klas 8, 7 i 6, co potwierdził dyrektor szkoły Tomasz Szulc. W tej chwili mamy 11 oddziałów klas 8. 3 oddziały klas czwartych oraz po 4 oddziały na poziomie 1, 2 i 3. Jak będzie funkcjonować szkoła, skoro aż 11 klas jakby wychodzi? To jest bardzo dużo jak na jedną placówkę. No jest to dosyć spora liczba, z tym, że te 11 oddziałów zostanie zastąpione przez oddziały, które wejdą na poziom klas czwartych. I tutaj będziemy mieli 4 oddziały klas czwartych i 3 klas piątych, czyli 7 oddziałów na poziomie 4-8. Czyli jak w tym roku było 28 oddziałów w czwórce, tak w przyszłym będzie 21? Dokładnie, 21 oddziałów, i które będą zajmowały budynek tak jak w tej chwili. Tutaj się żadne zmiany nie będą wprowadzane. Kolejny rok szkolny 2021-2022 będzie ostatnim rokiem szkolnym, w którym nastąpi zmniejszenie liczby oddziałów w szkole podstawowej nr 4 z 28 do 21. Kolejne lata to już będzie systematyczny wzrost liczby oddziałów i dzieci w tych szkołach. Także praktycznie na dzień dzisiejszy zamknęliśmy organizację roku szkolnego kolejnego i w związku z tym myślę, że kolejne lata to tylko same pozytywne zmiany. My wspólnie z dyrektorami szkół, z Wydziałem Edukacji tak zarządzamy systemem oświaty w mieście, że bierzemy pod uwagę wszystkie funkcjonujące na terenie szkoły, tak gospodarząc, rozdzielając poszczególne obwody szkół oraz etaty dla nauczycieli, żeby w konsekwencji w całej puli zatrudnionych pracowników każdy z nich mógł znaleźć zatrudnienie i to kolejny rok z rzędu się udało i to jest, myślę, wielki sukces nas wszystkich. Tym nauczycielom, czy w szkole podstawowej nr 4, czy w innej szkole, że była taka sytuacja, że z uwagi na zmniejszoną liczbę oddziałów brakowało etatów, zostały zaproponowane inne stanowiska pracy bądź etaty w innych szkołach. My reformę wprowadzamy praktycznie od ubiegłego roku szkolnego, gdzie część nauczycieli, która nie mogła kontynuować nauki w szkole podstawowej nr 4, znalazła zatrudnienie w innych placówkach na terenie gminy miejskiej Tczew. Część nauczycieli, którzy do tej pory jak gdyby funkcjonowali na poziomie klas starszych, zdobyła kwalifikacje do nauczania edukacji wczesnoszkolnej i ci nauczyciele również zostali tutaj skierowani. Czyli mamy tutaj dosyć komfortową w tej chwili sytuację, bo praktycznie żaden nauczyciel, który nie mógłby jak gdyby kontynuować pracy w szkole nr 4, znalazł zatrudnienie w innych placówkach. Tak było w ubiegłym roku szkolnym, tak jest też i w tym roku szkolnym. Wszyscy ci, którzy chcieli jak gdyby podjąć pracę, taką pracę na terenie Tczewa znaleźli.